O, Bartek. Cześć. O, hej Malina. Szukasz Jagody? Tu jej nie ma. Wiem. Widzę. Ale może jeszcze przyjdzie. Może. Co tam? Ryby sobie łowisz? A wiesz, że mógłbyś to robić gdzie indziej? Co masz na myśli? No, rzeka jest długa i ciągle płynie. To i ryby płyną z nią. Więc mógłbyś łowić nawet 2 kilometry stąd. Chcesz się mnie pozbyć? No, jakby ci to powiedzieć. Zająłeś moje miejsce. Nie wyglądasz, jakbyś miała wędkować. Bo nie zamierzam. To barbarzyństwo. Możesz mówić trochę ciszej? Ryby się płoszą. No i bardzo dobrze. Rybki! Płyńcie w stronę światła! Albo nie! W drugą stronę! Malina, o co ci chodzi? Hej! No właśnie, o co chodzi? No przecież słychać was w całym lesie. No bo on zajął moje miejsce. Jakbym wiedział, że jest twoje, to na pewno poszedłbym gdzie indziej. Słowo honoru. Bartek, Malinko, co się stało? No bo ja to miejsce upatrzyłam sobie już o wiele wcześniej. Na jogę i samotną medytację. A on przyszedł i zajął to miejsce. O, a od kiedy ty medytujesz? No właśnie chciałam zacząć od dzisiaj, ale nie mogę. Nie, oczywiście, bo nie mam gdzie. Natury nie oszukasz. Wiecie co? Przypominacie mi panią Monikę i pana Józka. Co? No, pani Monika chodzi z kijkami, no i ma świetną figurę. Może też uprawia jogę? A pan Józek? Co? Ma wąsa. Gdybyś miał wąsa, to wyglądałbyś dokładnie tak jak on. Mm-hmm. Czyli wszystko się zgadza. Nie chodzi tu o wygląd, ale o zachowanie. Oni przecież też się sprzeczali o swoje miejsce w lesie. Pamiętasz, Malina, nie? No, kiedyś ci tam wspominałam o tym. A, no, pamiętam. On chciał łowić ryby, a ona płoszyła je, bo stukała kijkami o ziemię. Jak widać, historia lubi się powtarzać. Ale... oni w końcu doszli do porozumienia. Więc i wy możecie. No dobra, już dobra. Po co ta cała histeria? No to mów, co twoim zdaniem powinniśmy zrobić, żeby się dogadać. No... porozmawiać? To już robimy. Jak widać, nie wychodzi. Czegoś nam brakuje. Chęci współpracy? Dobrych intencji? Wiem. Wiem! Brakuje nam takiego stołu do obrad, wiecie, okrągłego. No, prostokątny też może być. Jestem tolerancyjna. Spoko, czemu nie? Na Ziemi żyje około 7 miliardów 800 milionów ludzi. Jakoś trzeba się dogadywać, prawda? No właśnie. Jak się okazuje, nie jest to łatwe, bo nawet jeśli nie dzieli nas bariera językowa, to często dzielą nas odmienne poglądy, spojrzenie na świat i różne potrzeby.
Wtedy niezwykle trudno się porozumieć, zwłaszcza jeśli rozmawiamy za pomocą mediów, a nie twarzą w twarz. Jak zatem robić to najlepiej? Niezwykle cenne są inicjatywy podejmowane na naszym przysłowiowym podwórku. Kiedy mamy do czynienia z sytuacją, w której jakiś fragment przestrzeni, czy to las, czy to rzeka, wymaga zmian, szukamy wtedy do współpracy osób, które z tego fragmentu korzystają. Chyba że mamy do czynienia z jakimś konfliktem. Wówczas do rozmowy zapraszamy przede wszystkim zwaśnione strony. Ale nie tylko. Poszukując argumentów do dyskusji, warto jest sięgnąć po osoby ze środowiska naukowego. Cenne są także organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, które w sposób zdecydowany wyrażają swoje opinie. W grupie można naprawdę więcej. Wie o tym każde dziecko i wiemy to my, leśnicy z Obornik. Dlatego mamy u siebie grupę osób, z którą omawiamy problemy dotyczące spraw lokalnego krajobrazu, a następnie wspólnie wymyślamy wizję możliwych działań. Ta staje się naszym planem, który krok po kroku realizujemy. Tak działa las modelowy w Obornikach. Jedyny las modelowy w Polsce. Spotykamy się przy jednym stole po to, aby budować prawdziwe partnerstwo, które cechuje wspólny cel, otwarta komunikacja i wzajemne zaufanie. A rozmowa jest przy tym bezcenna, bo gdzież indziej jak nie w lesie mamy prawdziwy klimat do rozmów. Windą do lasu. Kampania edukacyjno-informacyjna o zrównoważonym użytkowaniu zasobów naturalnych wraz z modernizacją infrastruktury nadleśnictwa Oborniki, uwzględniającą potrzeby osób niepełnosprawnych. Drugi etap. Zamówienie współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.